Zrealizowaliśmy już kilka tych działań, które są związane ze szkolnictwem zawodowym, które właściwie nas było od początku powiatu bardzo ważne. Oczywiście całe szkolnictwo i ogólnokształcące, i zawodowe, ale jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, no poczyniliśmy wiele kroków. To jest jeden z następnych projektów, myślę, że największy projekt i taki najbardziej profesjonalny, związany z tym, żeby przybliżyć przedsiębiorstwo i szkołę. Jestem przekonany, że to jest jedyna w Polsce taka pracownia. Jeżeli chodzi o wody śródlądowe, to tylko ta istnieje tutaj w naszym szkwale i będzie obsługiwana przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. Zauważcie Państwo, że obecnie na testerach wszyscy muszą pracować. To nie może być tak, że uczymy się na błędach w rzeczywistości. My mamy statek sucharski, na którym poprzedni absolwenci właściwie testowali swoje umiejętności, ale to było dość dużym ryzykiem. Obecnie, żeby uzyskać certyfikat w właściwym zawodzie, a tutaj chodzi o marynarza, trzeba przejść pewne konkursy, testy i to jest właśnie jeden z tych elementów, który będzie bardzo istotny i ważny, żeby uzyskać pewne kwalifikacje zawodowe. Myślę, że właśnie jestem przekonany o tym, że szkolenie w naszej szkole to jest na najwyższym poziomie europejskim. Nasi młodzi ludzie, jeżeli nie pracują tutaj gdzieś w terenie, bo na razie za bardzo tej pracy w sensie pływania nie ma na terenie Polski, może pojedyncze takie przypadki, tworzą jakieś własne miejsca pracy, bo są bardzo kreatywni, jako mechanicy samochodowi, jako pracownicy w firmach, ale dominacja naszych marynarzy to są marynarze, którzy pływają po Europie. Ja nie mówię, że i po świecie, bo też takie przypadki mamy. I to są dobrze przygotowani ludzie. Myślę, że ta pracownia pozwoli jeszcze na to, żebyśmy uzyskali wszelkie certyfikaty na to, żeby te kwalifikacje uzyskać i żeby mieć absolwenta super przygotowanego do pływania. Ta konkretna pracownia jest wyjątkowa ze względu na to, że mamy tutaj w Koźlu wyjątkową szkołę, która kształci w zawodzie, który jest właściwie niespotykany na terenie Polski. Jest to technik żeglugi śródlądowej. No, w tej chwili, no, widząc co się dzieje w gospodarce, widząc to, jak żegluga i drogi wodne ulegają coraz to większej poprawie, widać, że szkoła zyskuje, że znaczenie nauczania na dobrym sprzęcie, wykwalifikowania dobrych fachowców jest niezwykle istotne. Dlatego też, że jest to pracownia, która pozwala szkole, Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej spełniać warunki, które pozwolą na funkcjonowanie, na lepsze funkcjonowanie. Wykonanie projektu trwało 2 lata, natomiast przygotowywanie się do tego projektu to jest nawet 4 lata. Jak Pani wspomniała, to jest jedna z pracowni, było ich jeszcze 4. Przypomnę, że była to pracownia w Azotach Chemiczne, pracownia mechatroniczna, pracownia napędów. W Zespole Szkół numer 1 w Koźlu tutaj to były 3 właściwie pracownie gastronomiczne. Razem projekt dopiewał na ponad 3 200 000 zł. Była to wielka praca i właściwie z tego miejsca chciałbym podziękować za współpracę, za tą wielką pracę. Ja sam absolutnie nic bym nie podołał, gdyby nie przychylność. Przede wszystkim dyrekcji każdej ze szkół, z którą razem, dla której dedykowaliśmy konkretną pracownię i nauczycielom, którzy włożyli niesamowicie wiele energii w to, żeby skonstruować tę pracownię. Moja praca zamykała się do tego, żeby koordynować, natomiast praca dyrektorów szkół, już poszczególnych szkół i nauczycieli poszczególnych szkół, to była praca wytwórcza rzeczywiście i tak naprawdę, tak jak oni chcieli, tak te pracownie wyglądają. Więc jeżeli w tej chwili oceniamy jakość tych pracowni, to możemy powiedzieć, że tak, ci nauczyciele właśnie mieli rację, że takie, a nie inne elementy chcieli na swoich pracowniach.